Siemano, witam was w nowym odcinku ze strony CSGO Skins na moim kanale. Dzisiaj mamy 4800 zł na odcinek i słuchajcie, w dzisiejszym materiale będziemy sobie porównywali dwa tryby eventowe, czyli ustrzel skina oraz handlarz bronią. Zobaczymy, który tryb jest tutaj lepszy. No i słuchajcie, za chwilkę przejdziemy sobie do otwierania skrzynek, jeszcze przedtem właśnie tych oto eventowych, żeby też sobie uzbierać tutaj trochę więcej tych bananów. Na ten moment mam ich 22516, także za chwilkę właśnie przejdziemy sobie do openingu. Przypominam wam na starcie o tym plusie. Tutaj możecie skorzystać sobie z mojego kodu, jakim jest Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 złote i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do depozytu. I to jest, słuchajcie, przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc serdecznie wam polecam, korzystajcie sobie z niego, aby takie właśnie fajne bonusy sobie tutaj odebrać. Oczywiście, gdy wpiszecie, klikacie aktywuj i jak coś będziecie sobie wpłacać, to tutaj po lewej stronie macie wszystkie metody płatności, więc możecie sobie którąś tutaj wybrać. Ja sobie to zamknę. Przypominam wam dodatkowo o rozdawaniu prezentów. Takie oto skinki możecie sobie u mnie wygrać, także po prostu wpłacajcie sobie z moim kodem Ivero. Tutaj w tym momencie 5 uczestników na przykład bierze udział, więc szanse macie naprawdę duże, bierzcie sobie udział. Ja teraz przechodzę już do openingu. Zaczniemy sobie może ten dzisiejszy odcinek od skrzynki Serpent za 210 zł. Z takimi dwoma sobie tutaj polecimy. Zobaczmy, co na pierwszy ogień uda nam się tutaj zdobyć. No, pod kolor widzę skinki, a WP-a bardzo ładna i na pewno droższa. 304 zł plus 91 to nam daje 396. No, skrzynki kosztowały 420, więc tutaj niestety profitu nie było, ale zobaczmy, jak kolejne dwie, czy będą lepsze. No, Overgrowth też nie najtańszy skin, ale raczej będzie mniej. No, 154 zł. W takim razie może ostatnią skrzynkę i to w trybie boost sobie otwórzmy, czyli teraz za jedną płacimy 420. Mac 10 Graven, taki jakiego macie u mnie do wygrania tutaj na CSGO Skinsie, 125 zł. Wracamy sobie do skrzynek, teraz z Jungle Case'em sobie polećmy, razy 3, 252 zł. No dobra, jest kałach cesarzowa, nawet spoko, a te dwa skauty po ile? 35, no mamy 241, nawet było blisko zwrotu za skrzynki, więc zawsze coś. No teraz AWP-a Chrome Cannon, ale i też tylko jeden taki lepszy skin, więc raczej właśnie profitu nie będzie. 207 zł, otwieramy ponownie. Może to już niech będzie ostatnie otwarcie i przejdziemy sobie teraz, słuchajcie, na bitewki. Mortis, Big Iron razy 2, 130. Dobra, case batelki, klikamy sobie, nowa bitwa, dodaj skrzynię. No i teraz, słuchajcie, bierzemy sobie te eventowe skrzynki na bitewkę. Banana sobie pominiemy, weźmy jungle case'y. 3 normalne i 3 w trybie boost, 756 zł i serpenta 2 razy normalnie i 2 razy boost, 2016 zł. Taka, słuchajcie, bitwa, 10 skrzyneczek będzie tutaj przed nami, ja ją sobie tworzę, no i wytrzymajcie kciuki, żeby udało nam się ją zwyciężyć. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Bierzemy sobie bota Adriana, dodaj bota, klikamy, no i bitewka nam się rozpoczyna. A dobra, finalnie Alexa wziąłem jednak. No nic, zaczynamy sobie od takiego teka za 17 zł. No ta skrzynka jungle mogłaby coś fajnego sypać. O, teraz już lepiej, 182 zł. Trzeci jungle case, tutaj już niestety tylko bizon za 27 zł. Czwarta skrzynka, zobaczmy, co z niej poleci. No dobra, dobra, no to już pozderki. W tym momencie raczej jesteśmy skreśleni w tej bitwie. No jeżeli bot trafił sobie tutaj kosę z jungle case'a za 1500 zł, to raczej wina my tutaj mieć już nie będziemy. No cztery skrzynki serpent jeszcze niby tutaj będą. Może te serpenty coś nam dobrego dadzą, chociaż wątpię. Z pierwszej wypada tylko 99 zł. Zobaczmy, co następna nam przyniesie. No okej, okay. Mac 10 Graven za 125. U bota zdecydowanie lepiej. Dwie skrzynki w trybie boost teraz jeszcze, no i tutaj rękawice dla bota. No nie ma szans, nie ma, słuchajcie, szans, żebyśmy to wygrali. Ostatnia skrzynka, jeszcze tutaj jakiś shit wypada, 104 zł. No dobra, także bitwa, słuchajcie, przegrana za 2000 zł. Niestety tutaj nam szczęście nie dopisało. Mogę stworzyć jeszcze jedną bitwę za te 789, więc tak sobie właśnie zrobimy. Weźmy sobie tutaj same jungle case'y za te 700, 756, dobra, czyli 9 jungle case'ów i jeszcze możemy banana jednego sobie tutaj wrzucić, tak żeby było 10 skrzynek, 777, no miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwa bitwa i szczęśliwa liczba. Dodaj bota, klikamy sobie, teraz niech będzie ten.
No i rozpoczyna nam się ostatnia bitwa w dzisiejszym materiale. Później, słuchajcie, po niej pójdziemy sobie na tryby eventowe. Zobaczymy, który okaże się lepszy. Będę po 400 bananów tam wykorzystywał. No i tak, bitewka nie najlepiej. Chociaż ta WP Chrome Cannon nawet nam zwróciła trochę. Big Iron, no to jest tani skin. 37 zł. W tym momencie mamy 364 do 573. No ja bym się cieszył, gdyby nam tutaj jakaś kostka wypadła, tak jak botowi w poprzedniej bitwie na przykład. To by było bardzo fajnie. Wtedy być może, znaczy wtedy to na pewno mielibyśmy wina, bo ona kosztowała tam chyba 1500 jakoś. No i w tym momencie, no nie jest za dobrze. 400 do 600. Miejmy nadzieję, że uda nam się to jeszcze zwyciężyć. Jakiegoś tutaj skinka za 300 bym chciał. Zobaczmy, co teraz wypadnie. No słaby skin, znowu ten bizon za 41. Teraz co prawda stan factory new. No i to jest najważniejsza skrzynka. No jest ta WP Chrome Cannon, ale też tutaj u bota widzę no kałach cesarzowa. Gdyby nie ten kałach cesarzowa u bota, to pewnie mielibyśmy tutaj wygraną. No niestety, bitwy w dzisiejszym materiale nie po mojej myśli. Mamy, słuchajcie, 56 tysięcy bananów. Teraz lecimy sobie na tryb ustrzelskina. No i otwieramy sobie tutaj te maski. 42 grosze na początek. 67. 17 też, no tak średnio to tutaj po 30 groszy chyba będzie leciało, ale złoty 97, o teraz po złotóweczce, co jest w ogóle, no 5 razy, czy tam 4 razy pod rząd wypadło nam ponad złotówkę, teraz też nawet tutaj tych złotóweczek troszkę jest. No, jednak powiem wam, że ten tryb ustrzel skina nie jest taki najgorszy, o nawet 5 złotych wypadło, co jest. No tak, słuchajcie, to jeszcze nigdy nie miałem, żeby mi 5 złotych wypadło z tego trybu za 400 tych bananów, bo to jednak mega ciężko. Dobra, 40 tysięcy mamy, chyba niechcący kliknąłem sprzedaj. Jeszcze z tą środkową sobie lecimy, 2 złote. No w tym momencie powiem wam, że zdecydowanie lepiej wyszedł na pewno tryb ustrzel skina. Tak do tych 20 tysięcy jakoś sobie tutaj, słuchajcie, zejdziemy. Albo tak, no do 30 może już sobie zejdźmy. I kolejne banany wykorzystamy sobie już na tryb eventowy handlarz bronią, ale powiem wam, że zdecydowanie tutaj lepiej wychodzi raczej ten tryb ustrzel skina, przynajmniej w tym odcinku tak jest. 400, teraz tutaj lecimy. No tutaj mamy praktycznie gwarantowane, można powiedzieć, 50 groszy. No praktycznie cały czas tutaj 50 groszy wypada, ale no powiem wam, że i tak ten tryb też nie jest wcale taki zły. No tutaj chyba będę musiał decyzję dać dla was do podjęcia. Możecie napisać w komentarzu, który tryb wy uważacie tutaj za lepszy na CSGO skinsie. No ja wam powiem, że chyba mimo wszystko jednak ten tryb ustrzel skina wolę. On jest to prawda troszkę bardziej taki ryzykowny, można powiedzieć, bo wypada wam na przykład 17 groszy, ale równie dobrze może wam wypaść 5 zł. No tutaj 5 zł za 400 bananów nie da się na przykład zdobyć. Mamy tak chyba do złotówki max, a najczęściej to chyba właśnie 50 groszy tutaj wypada. Więc to już zależy od was, czy wolicie ryzyko, czy wolicie po prostu sobie bezpieczniej zagrać i właśnie tutaj na tym trybie handlarz bronią sobie pograć. To właśnie decyzja jest dla was. No nic, ja będę, słuchajcie, już powoli chyba kończył ten materiał. Mamy tutaj 10 tysięcy tych punktów eventowych, to już sobie zostawimy, 20 zł, no i tutaj mamy 1330. No to powiem wam szczerze, że myślałem, że jeszcze więcej straciliśmy na tych bitewkach, także najgorzej nie było. Oczywiście temat odcinka tutaj udany. Wykorzystaliśmy sobie te punkty eventowe. Zobaczyliście, który tryb jest lepszy. Także możecie pisać w komentarzach. Ja się z wami już żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!